Hej, witajcie w programie Dobry Kit. Oczywiście pogadamy sobie w nim o nowych ceratach piłkarskich, ale też będziecie mieli okazję zgarnąć nagrody w konkursie 200 na łeb. A szczegóły przedstawimy w dalszej części filmu. Jak zawsze początek programu to zmiany producentów, a dzisiaj konkretnie tylko jedna zmiana. Norwich City kończy współpracę z włoską Reą i kończy współpracę nie byle jaką, bo była to przygoda aż 10-letnia. I klub pożegnał się z producentem bardzo ładnie okolicznościową grafiką. Choćby patrząc tylko na nią widać jak fajną pracę wykonywała Rea, oceniam oczywiście tylko stronę stylistyczną, tylko i wyłącznie wygląd koszulek. Kanarki nową umowę zawarły z hiszpańską Homą. No i tym samym również przywitali się okolicznościowym filmikiem, którego fragmenty macie okazję widzieć. Zaczyna się na G, kończy się na burza i mówi się o tym, że to nasza polska specjalność. Ale i dziwne aferki lubią chyba na Łotwie, a że ma to związek z koszulkami, no to takową wam dzisiaj przytoczę. Portal Bałtycki Futbol opisał okoliczności niemałej awantury, jaką wywołał fakt, że dwóch piłkarzy reprezentantów Łotwy, Marcis Os i Janis Ikauneksa, oglądali mecz reprezentacji Portugalii z Francją w koszulkach Portugalii. I to jest chyba w tym najważniejsze, bo właśnie ten fakt spowodował w kraju niemały dym. Portal przytacza, że niektórych kibiców boli degradowanie się reprezentantów kraju do roli turysty, który aby zobaczyć porządny futbol idzie na trybuny w koszulce ulubionej drużyny. Co ważne, koszulki pochodziły z wymiany po meczu z Portugalią. I choć popieram autora tekstu, że gdyby taka sytuacja miała miejsce w Polsce, to wywołałaby się z tego jeszcze większa awantura, to sam fakt oglądania meczu w takiej koszulce oceniam mocno liberalnie. Bo to chyba przecież nic strasznego, szczególnie, że Łotwa piłkarską potęgą nie jest. Więc po co kręcić taką aferę? Tak czy siak, na pewno da to następnym do myślenia, zanim zdecydują się przynajmniej wrzucić zdjęcie do sieci. UEFA opublikowała nowe przepisy dotyczące regulacji koszulkowych i trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że nie ma tam jakichś nowości i wielkich rewelacji, ale pojawiła się wśród nich zmiana dosłownie mała metrażem, jednak siłą rzeczy rewolucyjna. Od tego sezonu kluby występujące w pucharach będą mogły mieć dodatkową reklamę na rękawach swoich koszulek. Logotyp może mieć maksymalnie 100 cm kwadratowych i pewnie zostanie skrzętnie wykorzystany. Cóż, sianko płynie. I płynie również u nas, bo czas na konkurs, czyli 200 na łeb. Przypominam, pierwsze 3 osoby, które trafnie wytypują zdarzenie podane w tym filmiku, otrzyma od Totolotka vouchery na grę 3 razy po 200 zł za ten odcinek. Te osoby wezmą również udział w grze o nagrodę główną, którą są vouchery na koszulkę ukochanego klubu w sklepie Ergol. Udział wezmą te osoby, które wygrywały, trafiały, były w trójce poszczególnych odcinków. A dzisiejszym zadaniem jest wytypowanie sumy goli obu półfinałów, ale mówimy tutaj tylko i wyłącznie o regulaminowym czasie gry. Liczbę wpisujecie w komentarzu i pamiętajcie, żeby w tym komentarzu dołączyć również swojego cząstkowego maila, tak jak widzicie teraz na ekranie. Zaglądajcie też pod nasze filmy, tam publikujemy listy zwycięzców, a regulamin konkursu dostępny jest w linku w opisie filmu. No i rzecz jasna, tradycyjnie wybrałem dla Was najbardziej sztosowate ceraty, jakie w ostatnim tygodniu pojawiły się na rynku. A zaczniemy od Holandii, gdzie stworzono siłą rzeczy koszulkę na podstawie 17-letniego ubrania. Willem Twee świętuje 125-lecie powstania i jak wiele klubów z tej okazji postanowili uczcić to okolicznościowym trykotem. Ale tutaj trzeba faktycznie przyznać, że jest to niezła petarda. Na koszulce aż roi się od majestatyczności i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jest ona wzorowana na barokowym stylu, który był charakterystyczny dla holenderskiej rodziny królewskiej. I to właśnie barokowy pattern zdobi granatową część trykotu. Nie ma to tamto, wygląda on bardzo podnieśle. Pomarańczowa szarfa jest rzecz jasna bezpośrednio powiązana z królem Wilhelmem II i przeniesiona na ten strój sportowy praktycznie 1:1. Do tego złota wszywka na karku, specjalnie uformowane logo klubu. No, za sam ogrom pracy i dbałość o detale twórcom z firmy Robey należą się spore brawa. W koszulce bije pompatyczna ceremonialność, na każdym szwie jest ona też żywą historią klubu. I szczerze mówiąc, to dla mnie jeden z najlepszych okolicznościowych trykotów, jakie widziałem w życiu. Naprawdę spory szacun za tę koszulkę. Z wyższych sfer wędrujemy na nieco luźniejsze klimaty
i pokażę Wam, jakie koszulki przygotowała firma Umbro dla reprezentacji Jamajki. Jest to kolejna federacja, która rozumie potrzeby kibiców, ponieważ stroje zostały tak jakby podzielone na dwie różne kategorie. Mamy coś dla osób lubujących się w stonowanych i klasycznych wzorach, mamy też coś dla tych, którzy lubią odrobinę szaleństwa, czyli domówka dla ludzi wolących klasyki, a wyjazdówka dla tych, co wolą, gdy na koszulce się coś dzieje. Przede wszystkim wysoko klasyfikuje żółtą ceratę. Pełny minimalizm, gdzie funkcje zabijania nudy pełni mocno subtelny pattern. No musicie troszkę wytężyć gały. I już dużo bardziej żywy motyw na barkach. Wydobyta, soczysta żółć. No bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Na wyjazdówce już pełna jazda. Sama koszulka inspirowana jest korą drzewa i faktycznie, jeśli się przyjrzeć, to ta historia tu pasuje. Czy to fajny pomysł? Dla mnie dyskusyjne. Ale nie jest to też jakimś rażącym babolem, by się mega tego czepiać. Motyw ten jest dodatkowo wzbogacony w minimalny, ale zauważalny sposób barwami narodowymi i w mojej ocenie to dobry ruch. Bez nich ciężko byłoby odnaleźć w tej ceracie tożsamość narodową. Całość fajnie spina ciemniejsza zieleń. Kolekcja jest bardzo spoko, ponieważ uważam, że to dobrze, kiedy kibic może zawsze znaleźć coś dla siebie, czy na jednej, czy na drugiej koszulce. I na koniec lekkie pyknięcie wręcz wyjazdówką Gladbach. Chcę Wam pokazać przede wszystkim dlatego, że ukazuje ona, jak fajnie pogodzić ze sobą loga sponsorów, tak by nie tworzyły konfliktu z resztą koszulki. Dostajemy to w mocno wyróżniającym się, a jednak spójnym z resztą koszulki odcieniu jaskrawej zieleni. Bo przecież cały trykot jest zielony nieco w rzadkiej barwie, a te dodatki właśnie w takiej jaskrawej. Mi ta kolorystyka bardzo przypada do gustu, a ceraty na dobry poziom winduje fakt, że autorzy umiejętnie, ale subtelnie poszaleli sobie na rękawach, by zabić nudę. Szału nie ma, ale to poprawna technicznie robota. W tej odsłonie dobrego kitu to już wszystko. Zapraszam Was oczywiście w środę na pierdolenie. Pamiętajcie o naszym konkursie. Pamiętajcie też o tym, żeby komentować, subować, dzwonkować i robić to wszystko, co dobre dla popularyzacji tych filmów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!